Cześć, tutaj Elfik. Dzisiaj na kanale temat, o jaki prosiliście w filmiku z Cheap Art Supply Challenge. Chcieliście, żebym omówiła rysowanie na czarnej kartce. Przyznaję szczerze, że będę podchodziła do tego tematu po raz pierwszy i nie mam zielonego pojęcia, jak mi wyjdzie, ale jeżeli w trakcie tego rysowania nasuną mi się jakieś ciekawe wnioski albo spostrzeżenia, wnioski i spostrzeżenia to jest to samo, chyba, to z największą przyjemnością się nimi z Wami podzielę. Zobaczcie, jak mi poszło i co? I zaczynamy. Nim przejdziemy do speed drawing, jeszcze kilka słów o moich akcesoriach. Dziś będę pracować na papierze Canson i to jest blok techniczny w kolorze czarnym i kosztował 4,30. Zacznijmy może od tego, że na czarnym papierze sprawdzi się bardzo dużo rodzajów kredek, nawet te tańsze. Tutaj możecie zobaczyć, że kredka Bambino, która jest tania, też jest w stanie uzyskać dość duży kontrast pomiędzy jasnym punktem a czarną kartką. Ja jednak wolę pracować kredkami profesjonalnymi, ponieważ one dokładniej pokrywają powierzchnię i są w stanie uzyskać intensywniejsze kolory. I główną zaletą jest to, że nawet przy mocnym nacisku nie tworzą się takie grudki, które bardzo uniemożliwiają pracę i rysunek się nie rozwarstwia. I tak, oczywiście możecie powiedzieć, że moje kredki są drogie, jednak pamiętajcie, że można je także kupować na sztuki. Jeżeli styl białe na czarnym przypadnie Wam do gustu, to wystarczy, że kupicie sobie jedną kredkę za 6 zł. Można także używać kredki pastelowej. Ona od zwykłej różni się tym, że narysowaną nią powierzchnię można gładko rozetrzeć i tworzyć dzięki temu takie bardzo łagodne przejścia tonów. A jeżeli nie czujecie się zbyt pewnie w rysowaniu samą białą kredką, można też używać odcieni pośrednich, na przykład szarości. One też całkiem nieźle dają radę z rysowaniem. Bardzo dobrym dodatkiem do wszelkich kredek jest taki biały żelopis, którym można narysować szczegóły, na przykład cienkie wystające z fryzury włoski albo bliki w oczach. Jeżeli tworzycie w stylu bardzo realistycznym i Wasz rysunek będzie miał dużo szczegółów, to przyda się także zwykły czarny cienkopis. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o moich akcesoriach, to oczywiście jak zwykle w opisie filmu będę Wam linkowała różne ciekawe teksty na ten temat. Rysowanie na czarnym papierze to jest taki temat, który można spokojnie rozwinąć na kilka długich wpisów lub filmów. Dlatego dziś zrobię takie dłuższe wprowadzenie do tematu. Koniecznie dajcie mi znać, czy chcecie zobaczyć więcej filmów na ten temat. Nim sięgniecie po czarną kartkę, zastanówcie się nad wyborem zdjęcia, z którego będziecie rysować. Oczywiście można też stworzyć coś z głowy, ale to już jest temat na kolejne materiały. Zazwyczaj na czarnej kartce najlepiej prezentują się rysunki, na których światło jest dramatyczne, czyli takie jak w teatrze podczas szczególnie ważnych monologów. Jeżeli rysujemy na podstawie zdjęcia, to najbardziej efektownie wyglądają takie, na których postać jest na czarnym tle i jest oświetlona z tyłu. I szczerze mówiąc, z takimi zdjęciami jest też najmniej roboty. Wystarczy kilka kresek, by uzyskać bardzo realistyczny efekt. Kiedy szukałam odpowiedniego zdjęcia do przerysowania, od razu przypomniał mi się teledysk do piosenki Lany Del Rey, Blue Jeans. Ten teledysk to sztuka. Idealne zgranie obrazu z muzyką, wrażenie surrealizmu dzięki tym krokodylom w basenie i wielkie emocje wywołane tekstem piosenki oraz bardzo niepoprawnym zachowaniem Lany. To wszystko czyni z tego teledysku sztukę przez duże S. Niestety nie mogłam nigdzie odszukać dobrej jakości zdjęcia z tego teledysku, dlatego tworzyłam piosenkę na YouTube w dobrej jakości i zrobiłam screen w momencie, kiedy światło było wyjątkowo ładne. Bardzo mnie ciekawi, czy słyszycie pioruny w tle, bo nagrywam w czasie burzy. Dobrze, wróćmy do tematu. Dla niektórych proces rysowania jasne na ciemnym jest prosty, ale w innych wywołuje zagubienie. Kiedy rysujemy na jasnej kartce, przyciemniamy, więc na ciemnej rozjaśniamy. Niby proste, jednak wiem, że może wywołać zagubienie. Chodzi o to, że miejsca, od których zwykle zaczynamy normalny rysunek, np. oczodoły, tym razem będą tworzone na końcu. Jeżeli to wydaje się zbyt trudne, spróbujcie najpierw rysować na kartce o odcieniu pośrednim, np. na brązowej, gdzie trzeba i rozjaśniać, i przyciemniać.
Myślę, że wtedy powinno Wam się rozjaśnić w głowie. Bardzo trafne stwierdzenie. Dobrze jest zacząć rysowanie od dużych, jasnych plam, a potem traktować je jako punkty orientacyjne. Jeżeli przeraża Was styl szczegółowy, proponuję zacząć od zwykłej artystycznej kreski, takiej bazgranej. W takim stylu nie ma nic złego, a pozwala wyzwolić sobie artystyczne emocje. Jeżeli na zdjęciu jest ciemna plama, u mnie były to na przykład oczodoły, to skupiamy się nie na niej, a na tym, co ją otacza. Jej kształt wydobędziemy za pomocą rozjaśnienia okolicy. Generalnie rozjaśniamy wszystko, co jest choćby minimalnie jaśniejsze od najciemniejszego punktu na zdjęciu. W tym momencie, jeżeli pracujecie słabszymi kredkami, zaczniecie się pewnie irytować, ponieważ wszystko zacznie się rozwarstwiać, ale pamiętajcie, że nawet tanimi kredkami da się stworzyć coś ładnego. Myślę, że udało mi się to udowodnić w Cheap Art Supply Challenge. Po prostu trzeba nauczyć się wyczuwać konkretny rodzaj kredki. W większości przypadków można bez żadnej szkody używać gumki do mazania. Tym razem wymazujemy sobie najciemniejsze miejsca zamiast najjaśniejszych. A na koniec najciemniejsze miejsca można poprawić sobie białym żelopisem. Wtedy rysunek ożyje. Okej, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten szybki filmik Wam się podobał. Jeżeli macie jakieś uwagi, wskazówki, albo pytania, albo cokolwiek, to oczywiście jak zwykle piszcie w komentarzach. I jeżeli zdecydujecie się powtórzyć dzisiejszy projekt, to znaczy narysować coś na czarnej kartce przy użyciu kredek lub jednej białej kredki, to koniecznie publikujcie to w swoich social media i dajcie mi znać. A jeżeli publikujecie na Instagramie, to oczywiście jak zwykle proszę o hashtag ElfikuZobacz, żebym wśród gąszczu zdjęć na Instagramie mogła znaleźć te Wasze. I koniecznie dajcie znać, o czym chcielibyście oglądać filmiki. Bo wygląda na to, że filmik z porównaniem kredek drogich i kredek tanich bardzo Wam się podobał i myślę o tym, żeby ten temat rozwinąć. To by było na tyle. Cześć! I tak, wiem, że mam bałagan na biurku. A w filmiku o tym, jak zacząć rysować, mówiłam o tym, że nie powinno się mieć bałaganu na biurku. Ale cóż, nobody's perfect.